Witamy. Dzisiaj naszym gościem jest pan Krystian Ulbin, kandydat do Sejmu z list Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie Krystianie, Polska przyszłości to hasło, z którym do wyborów idzie Platforma Obywatelska. Jaka ma być ta Polska przyszłości? Szanowni Państwo, Polska przyszłości to ma być Polska, w którym ludzie dobrze zarabiają, ale są, uważam, przede wszystkim zadowoleni z życia. Dzisiaj program Platformy to silna gospodarka, ale także wyższe zarobki dla mieszkańców. W ostatnim czasie Polska się zmieniła i to chyba nikt tego nie zakwestionuje, że tak jest. Nie jesteśmy w ruinie, budują się nowe drogi, nowe mosty, powstały Orliki i wiele, wiele innych inwestycji, na które mieszkańcy czekali od lat. Ale dzisiaj musimy ukierunkować się na mieszkańców, na społeczeństwo i wprowadzić takie zmiany, aby ludzie odczuli to we własnych portfelach. Potrzebujemy tutaj przede wszystkim minimalnej stawki godzinowej, która tak naprawdę już dawno powinna zostać wprowadzona. Ja sam jako młody mieszkaniec naszego regionu zaczynałem pracę na umowie zlecenie za bardzo śmieszne pieniądze i sam byłem oburzony, że rząd nie wprowadził minimalnej stawki. Ale Polska przyszłości to także Polska, która ma dobre kontakty z sąsiadami, dobrze funkcjonuje w ramach struktur Unii Europejskiej. Dzisiaj mamy niesłychaną szansę zaistnieć jeszcze bardziej w ramach Europy Zachodniej, w ramach Unii Europejskiej, dlatego że pan Donald Tusk jest przewodniczącym Rady Europejskiej. Jest to jedna z najważniejszych funkcji w Europie i tą funkcję powinniśmy wykorzystywać do celów oczywiście politycznych naszego kraju. O ile sam pan premier czy pan przewodniczący Tusk nie może bezpośrednio lobbować za naszymi interesami, ale dobra współpraca na linii prezydent, premier naszego rządu, przewodniczący Tusk musi być z korzyścią dla nas wszystkich. Dlatego apeluję dzisiaj o to, aby przy urnach wyborczych rozważyć, czy współpraca pomiędzy prezydentem z PiS-u, premierem z PiS-u, a przewodniczącym Tuskiem będzie dobra i będzie z korzyścią dla Polski. Jak wiemy, pan premier Tusk ma 2,5-roczną kadencję z możliwością przedłużenia jej na kolejne 2,5 roku. Nie wyobrażam sobie, żeby następny rząd Polski nie rekomendował pana premiera Tuska ponownie na to stanowisko. A niestety, jeżeli nasza partia opozycyjna PiS i Kukiz stworzą koalicję, obawiam się, że tak będzie. Dlatego dzisiaj uważam, że Polska przyszłości to Polska, w której są zadowoleni mieszkańcy, ale zadowoleni z reform, które zostały przeprowadzone i które są wdrażane od 1989 roku. Czy Polacy według pana uwierzą w tę Polskę przyszłości, czy raczej Polskę Platformy Obywatelskiej będą chcieli uczynić Polską przeszłość? Uważam, że Polacy wierzą cały czas, dlatego że Platforma Obywatelska to jedyna partia, która przez 8 lat rządzi w Polsce. Jeszcze żadnej partii i nigdy to się nie udało. Ale zauważę też, że w zeszłym roku mieliśmy wybory samorządowe i mieszkańcy Dolnego Śląska po raz kolejny, po raz trzeci postawili na drużynę Platformy Obywatelskiej w wyborach do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Nasze ugrupowanie rządzi w Sejmiku Województwa. Mamy marszałka od 2006 roku i dzisiaj efekty tych zmian widzimy. Zmian, które wprowadzają ludzie Platformy Obywatelskiej. Dolny Śląsk stał się drugim regionem w Polsce, jeżeli chodzi o zamożność. Do niedawna my otrzymywaliśmy janosikowe, dzisiaj to my musieliśmy płacić na biedniejsze regiony razem z Mazowszem. Dlatego uważam, że Platforma Obywatelska ma szansę wygrać te wybory, a na pewno ma szansę uzyskać bardzo dobry wynik. Na ile mandatów w okręgu świdnicko-wałbrzyskim może liczyć Platforma według pana? To są oczywiście jakieś spekulacje. W zeszłej kadencji tych mandatów było 5. Dzisiaj uważam, że bardzo realna szansa to są 4 mandaty. Tak naprawdę bardzo dużo zależy od tego, ile ugrupowań wejdzie do Sejmu. Czy w nowym parlamencie znajdzie się PSL, czy znajdzie się Nowoczesna, być może Kukiz. Tak samo pewien problem z przekroczeniem progu wyborczego może mieć Zjednoczona Lewica. Tak naprawdę od tego zależy, ile Platforma weźmie mandatów w okręgu wałbrzyskim. Ja wierzę w duży sukces Platformy Obywatelskiej w okręgu wałbrzyskim. To tutaj jest jakby prognoza, najlepszą prognozą są wyniki wyborów prezydenckich. Pomimo tego, że pan Bronisław Komorowski przegrał te wybory, to w okręgu wałbrzyskim zdecydowanie zwyciężył z panem prezydentem Dudą. I to jest dobra prognoza do tego, aby mieć nadzieję i wierzyć w to, że Platforma w Wałbrzychu te wybory po prostu wygra. Jest pan młodym człowiekiem. Jeśli spojrzeć na listę Platformy Obywatelskiej, powiedziałabym, że bardzo młody. Dlaczego zdecydował się pan na start w wyborach właśnie z Platformy?
Zdecydowałem się na start z listy Platformy Obywatelskiej, ponieważ taką propozycję złożył mi pan dr Roman Szałemej, prezydent Wałbrzycha, lider aglomeracji wałbrzyskiej, który jest członkiem Platformy Obywatelskiej i z którego ja bardzo podziwiam za zmiany, które wprowadził w Wałbrzychu. Dlatego, że Wałbrzych przez wiele lat miał problem chociażby z odzyskaniem grodzkości. On przy pomocy naszych parlamentarzystów, senatora Kiliana i pań posłanek, tą grodzkość odzyskał, ale wprowadził też wiele zmian w funkcjonowaniu miasta, także pod względem infrastrukturalnym. Wałbrzych się przebudowuje, myślę, że chyba nawet jako jedno z najlepszych miast na Dolnym Śląsku, jeżeli chodzi o poziom inwestycji. Ale prezydent Szałemej zrobił coś jeszcze innego, coś, co dla wielu włodarzy dzisiaj na Dolnym Śląsku było niemożliwe. Zawiązał aglomerację wałbrzyską, czyli wspólnotę 22 samorządów z naszego regionu, to jest powiat wałbrzyski, powiat świdnicki, powiat kamiennogórski i także gmina i miasto Nowa Ruda. Dzisiaj no, trzeba zauważyć, że wielu prezydentom nie udało się to zrobić na Dolnym Śląsku. Tak naprawdę aglomeracje, czyli tak zwane zintegrowane inwestycje terytorialne, zrobili tylko prezydenci związani z Platformą Obywatelską. Prezydent Jeleniej Góry, prezydent Wałbrzycha i prezydent Wrocławia. Dzisiaj wiele mówi się o odpartyjnieniu samorządów i to jest najgłośniejszy postulat pana prezydenta Raczyńskiego z Lubina. Tylko pytanie, po co odpartyjniać samorządy, jeżeli w samorządach bardziej potrzebna jest współpraca? On tej współpracy z prezydentem Głogowa i z prezydentem Legnicy nie potrafił zawiązać. Co decyduje o tym, że tych młodych osób na listach wyborczych, nie tylko Platformy, jest tak mało? Czy młodzież nie chce się bawić w politykę, czy też jest tak, że ci starzy, że tak powiem, wyjadacze nie dopuszczają ich do głosu? Problem z tym, że starsi działacze nie dopuszczają młodych do głosu, jest bardzo duży. I to myślę, że w każdej partii, nie tylko w Platformie, ale we wszystkich pozostałych ugrupowaniach. Z tym, że i dlatego tutaj młodzi, takie osoby jak ja, ale wiele innych, bo na listach Platformy kilka osób młodych w naszym województwie jest, po prostu musimy jakoś mocniej się przebijać. Ale to też nie może być tak, że młodość jest jedyną gwarancją dla nas, czyli jedynym naszym atutem i dlatego, że ktoś jest młody, to ma dostać od razu mocną pozycję na liście. Miejsce na liście wyborczej powinno dostawać się za zasługi dla społeczeństwa, za to, jaki wkład ma się w budowaniu dobrych zmian w Polsce, a nie dlatego, że jest się młodym. Aczkolwiek z drugiej strony rzeczywiście młodzież nie chce angażować się w sprawy polityczne. Z jednej strony jest to troszeczkę spowodowane zachowaniem rodziców, którzy od zawsze mówili, że polityka jest zła, że to nie jest zajęcie dla ciebie, dla dzieci i tak dalej. I ja jako prezes stowarzyszenia lokalnego działającego w gminie Dobromierz ten problem dostrzegam, że niestety młodzi nie interesują się sprawami w ogóle, co mogą zmienić w swoim otoczeniu. To nie jest tak tylko, że poseł, wójt czy burmistrz mogą coś zmienić w swoim otoczeniu. To my, mieszkańcy naszego regionu, zawiązując różne fundacje, stowarzyszenia, grupy nieformalne, możemy te dobre zmiany w naszym kraju, w naszej powiecie czy w naszej gminie po prostu wprowadzać. Dlatego apeluję do wszystkich młodych o to, żeby angażowali się w sprawy polityczne, ale także w sprawy społeczne. Na pana stronie internetowej można przeczytać, że pana celem nie jest samo zdobycie mandatu poselskiego, jest to tylko środek, żeby osiągnąć ambitne cele. O jakie cele chodzi i co pan jako poseł chciałby zmienić w polskiej rzeczywistości? To prawda, ja rzeczywiście idę do Sejmu po to, żeby wprowadzić konkretne rozwiązania. I moim głównym postulatem jest decentralizacja władzy. Będę apelował w Sejmie i będę o to walczył, aby samorządom i regionalnym, i samorządom gminnym zwiększyć finansowanie w podatkach dochodowych PIT i CIT. I to ta zmiana musi pójść bardzo szybko, dlatego że dzisiaj stoimy przed wydawaniem nowych pieniędzy z Unii Europejskiej. Gminy będą realizować wielomilionowe inwestycje na rzecz poprawy życia mieszkańców i na terenach wiejskich, i w miastach, i będą to też projekty aglomeracyjne. Dlatego te pieniądze na wkłady własne będą bardzo potrzebne i ta zmiana musi nastąpić jak najszybciej. Także ta decentralizacja władzy to jest mój pierwszy
postulat. Drugi to jest na pewno wsparcie organizacji pozarządowych. Dlatego, tak jak już powiedziałem, jestem prezesem Stowarzyszenia Aktywni Borów Wierzchów i wiem, z jakimi problemami takie małe stowarzyszenia muszą się borykać, które nie mają zbyt dużych zasobów finansowych, a muszą na przykład realizować pełne sprawozdania finansowe, prowadzić pełną księgowość. No niestety dzisiaj usługi księgowe nie należą do zbyt tanich dla takich stowarzyszeń jak moje i te pewne zmiany, pewne doradztwo organizacji pozarządowych musi zostać rozbudowane, ale musi zostać też dotowane bezpośrednio z budżetu państwa. Wiemy, że duże samorządy, takie chociażby jak Wałbrzych czy Świnica, mają centra wspierania organizacji pozarządowych i jest bardzo dobrze, że takie centra istnieją. No niestety mniejszych gmin na to po prostu nie stać. Dlatego będę postulował o stworzenie programu rządowego. Tak jak mamy teraz program Senior Vigor, wsparcie dla seniorów, aby mogli, mieli gdzie się spotykać, mogli wspólnie spędzać czas, aby takie też, taki program powstał, wsparcie organizacji pozarządowych na małych terenach wiejskich. Ale także z racji wieku będę chciał zająć się polityką młodzieżową, czyli dokumentem, który kompleksowo wskaże, jak powinna rozwijać się młodzież, jak powinna wchodzić na rynek pracy, jakie w końcu powinniśmy dotować kierunki kształcenia. Dlatego, że dzisiaj problem bezrobocia wśród młodych jest spory, no i musimy stawić czoła temu problemowi. Taki kompleksowy dokument, polityka młodzieżowa, myślę, że wiele tych rzeczy by zrealizowała. Jest Pan bardzo znanym działaczem społecznym w swoim otoczeniu, między innymi, jak już Pan wcześniej wspomniał, prezesem Stowarzyszenia Aktywni Borów Wierzchów. I ma Pan na swoim koncie wiele ciekawych akcji i inicjatyw. Proszę powiedzieć, czy dzisiaj ciężko jest być społecznikiem? Znaczy, pytanie bardzo ciężkie. Ja uważam, że jeżeli ktoś chce działać na rzecz mieszkańców, to wcale aż tak trudno tym społecznikiem nie jest. No niestety działając społecznie, działając w stowarzyszeniu, jest się narażonym na krytykę innych mieszkańców. No niestety i w dużych ośrodkach miejskich i też w małych bywa tak, że osoby, które nic nie chcą zmienić w swoim otoczeniu, lubią jeszcze bardzo krytykować. Ale no, tym nie należy się przejmować. Ja w 2013 roku, proponując mieszkańcom Wierzchowa i Borowa założenie stowarzyszenia, powiedziałem, że no, na pewno będziemy krytykowani, na pewno nasze działania będą poddawane ocenie społecznej, ale my wiemy, po co założyliśmy stowarzyszenie. Mamy określone cele, które realizujemy. Udało nam się dużo zrobić, udało nam się pozyskać pieniądze i z budżetu województwa dolnośląskiego i z Unii Europejskiej, ale też udało nam się rozwiązać kilka problemów, które były nierozwiązane od lat, a tak naprawdę problemów, z którymi nie miał kto się zająć. I po raz kolejny wspomnę sprawę przejazdu kolejowego w Borowie, który tak naprawdę był przejazdem kolejowym, jedni mówili, że nie był. Były to po prostu nieczynne tory w kawałku jezdni. Obietnica służby drogowej powiatu świnickiego jest taka, że do końca października te tory zostaną rozebrane. Ja mam nadzieję, że tak będzie. I właśnie w takich sprawach lobbujemy cały czas. To tak samo jak sprawa budowy chodników w naszych wsiach. Tutaj szansą będą środki z Unii Europejskiej. Miejmy nadzieję, że uda się je pozyskać i że te chodniki w naszej gminie przy drogach powiatowych powstaną. Podsumowując to moją odpowiedź, uważam, że społecznikiem być może nie jest być ciężko, ale na pewno wymaga to takiej dużej chęci do pracy społecznej na rzecz innych mieszkańców. Nowoczesna opowiada się za dwukadencyjnością posłów. Myśli Pan, że to dobry pomysł? Czy to na pewno podlega dyskusji. Tutaj uważam, że powinniśmy zrealizować szereg debat w różnych kręgach i tak naprawdę już zaczynając od szkół gimnazjalnych, od szkół średnich, ale także w innych grupach wiekowych. Jaki powinien być system polityczny w Polsce? Czy powinno się wprowadzić kadencyjność dla wójtów i burmistrzów, czy jednak nie? No, pragnę też zauważyć, że dobry nauczyciel czy dobry lekarz to nie jest ten, który ma małe doświadczenie, tylko ten,
który ma 20 czy 30-letnie doświadczenie. Tak samo z profesorami na uczelniach. Zdobywa się tytuły naukowe pomału. Dlatego dzisiaj zastanowiłbym się, czy dwukadencyjność w Sejmie i w Senacie, także w samorządach, jest tak bardzo ważna, bo przecież wiadomo, że każdy przychodząc do nowej pracy musi się po prostu tych obowiązków nauczyć. Ale i zmianę, którą powinniśmy wprowadzić i w którą w nowym Sejmie także chciałbym się zająć, to jest podział okręgów do Sejmu na mniejsze. Minimum na 100 okręgów, tak jak do Senatu. Dlatego, że dzisiaj, patrząc nawet na nasze województwo, gdzie jesteśmy podzieleni na 3 okręgi wyborcze, uważam, że one są zdecydowanie za duże. Świdnica ma wspólny okręg z Ząbkowicami i z Kłodzkiem. Ta odległość kilometrowa jest spora i dobre pełnienie mandatu poselskiego na całym obszarze, w całym okręgu jest bardzo trudne, po prostu z racji czasu. Kim według Pana jest lub powinien być dobry poseł? Dobry poseł powinien być, a takich też posłów mamy, rzecznikiem naszych spraw przede wszystkim w Warszawie, ale także we Wrocławiu. Dzisiaj podkreślę duże zaangażowanie w sprawy lokalne właśnie pani poseł Mrzygłockiej, pani poseł Agnieszki Kołacz-Leszczyńskiej, czy już wspomnianej pani poseł Wielichowskiej, które zawsze otwierały samorządom i zarządowi województwa, ale też lokalnym samorządowcom, burmistrzom, wójtom, prezydentom ministerialne drzwi. Ale dobry poseł dla nas, mieszkańców danego regionu, to także taki, który jest z nami, który przyjeżdża do naszych gmin, naszych miejscowości, spędza z nami wspólnie dla nas najważniejsze uroczystości. Jako prezes stowarzyszenia kierowałem prośby wsparcia do różnych parlamentarzystów. Parlamentarzyści Platformy Obywatelskiej takiej pomocy nigdy mi nie odmówili, zawsze chętnie przyjeżdżają do gminy Dobromierz, a jeszcze kilka lat temu niestety nie było to takie popularne. Przecież w kadencji 2001-2005 mieliśmy kilku posłów z SLD, posłów lewicy, którzy zawsze mówią, że chcą być blisko ludzi, ale niestety ich wśród mieszkańców nie było. Dzisiaj to się zmieniło. Ludzie Platformy Obywatelskiej są wśród mieszkańców naszego regionu i mam nadzieję, że w następnej kadencji także tak będzie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.